Cześć, siemanko, dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Nie Antyfan. Słuchajcie, jest to po części materiał kontynuujący film, który przygotowałem dla Was parę dni temu. Przede wszystkim bardzo dziękuję za pozytywny odbiór filmu, w którym przedstawiłem Wam według mnie 10 kłamstw, którymi karmi nas Apple na przełomie ostatnich lat. I mimo iż film został odebrany bardzo pozytywnie, ponieważ aż 98% osób zgadzało się z tym, co powiedziałem w tym filmie, pojawiły się słuszne czy niesłuszne, niemniej oceniać komentarze dotyczące tego, że film dotyczy tylko i wyłącznie Apple'a, czyli firmy, która w Polsce nie płaci. Moi drodzy, zatem, żeby wytłumaczyć, to nie jest żadne kategoryzowanie, że postanowiłem przygotować film o firmie, która w Polsce nie płaci. Bo równie dobrze mógłbym przygotowywać film na temat każdego producenta, ale doszedłem do wniosku, że nie wiem, czy chcę, aby ten kanał szedł w tę stronę. Dlatego postanowiłem, że przygotuję zbiorczy materiał na temat innych producentów, rzecz jasna, producentów Androida, z którymi kiedyś może współpracowałem, z którymi może kiedyś będę współpracować, choć podejrzewam, że po tym filmie raczej nie będą chcieli. Potencjalne współprace, które odbywają się raz na rok albo nigdy się nie odbywają, nie mają żadnego przełożenia na to, o czym mówiłam w filmie. Ale o tym postanowiłem, że więcej opowiem pod koniec tego materiału, w ramach którego również przygotowałem dla Was dosyć srogi konkurs. Do wygrania będzie, no, można powiedzieć wprost, praktycznie nowiutki OnePlus Nord 2. Urządzenie, które okazało się, że OnePlus mi zostawił, a wiecie, nie czułbym się z tym dobrze, gdybym go sobie zostawił albo gdzieś sprzedawał na Allegro, więc postanowiłem, że taki zestaw recenzencki, naprawdę dokoksowany, przeznaczę dla kogoś z Was. Słuchajcie, synoptycy przepowiadają załamanie pogody, więc spieszmy się, bo zaraz będą gównoburze. Po pierwsze, krótkie wsparcie aktualizacjami. Oczywiście, my to widzimy na co dzień, że starsze modele albo modele, które wychodzą za 1800 zł, 1500 zł, często ich aktualizacja zamyka się na roku, być może dwóch, a niejednokrotnie w ogóle aktualizacje do nowszej wersji Androida nie są nam dawane. I teraz możemy się zastanawiać, z czego to wynika. Czy wynika to z tego, że są to starsze urządzenia, których procesor bądź komponenty urządzenia nie są w stanie wykorzystać moc na nowszej wersji oprogramowania? No, śmiem polemizować, bo nie ukrywajmy, że co roku wychodzą tanie budżetowe smartfony, które na przykład nowszą wersję oprogramowania dostają. Chociażby doskonałym tego przykładem, mimo iż ostatnio zjechałem Apple'a, ale doskonałym tego przykładem jest Apple, który oferuje aktualizację modelu iPhone'a 6s do iOS'a 15, czyli urządzenie, które zostało wydane w 2015 roku, w 2021 w dalszym ciągu dostaje aktualizację. Więc mam wrażenie, że producenci zamiast pomęczyć się trochę, pomęczyć w wielkim cudzysłowie, ponieważ wszystko wynika to z tego, że faktycznie optymalizacja Androida pod tę ogromną bazę, pod tę ogromną grupę urządzeń z Androidem na pewno będzie cięższa i producenci moim zdaniem po prostu chodzą na łatwiznę, zamiast dawać aktualizację do na przykład takiego Xiaomi Redmi Note 8 Pro, bo bez problemu mogły dostawać przez najbliższe 3-4 lata, to wolą wydawać co roku nowsze modele. I tak w wielu przypadkach poszczególne komponenty powielają się, zmieniana jest stylistyka, ale mimo wszystko ten szkielet, to wnętrze urządzenia w wielu aspektach pozostaje takie same. Zatem podpunkt pierwszy, aktualizacje, o których wiemy, choć mam wrażenie, że producenci starają się za wszelką cenę ten temat pomijać. Numer drugi, który po części wynika z pierwszego, zbyt duża ilość modeli. I ja nie mam z tym większego problemu, bo im więcej, tym lepiej, tym potencjalny klient ma większe grono do wyboru, dzięki czemu może zawężać swoją grupę wyboru albo ją powiększać, żeby dobrać telefon wprost proporcjonalnie dopasowany do swoich potrzeb. Ale w momencie, kiedy w jednym roku albo w skali 360 dni wychodzi Xiaomi Mi 11, Mi 11 Lite, Mi 11 Lite 5G, Mi 11i, Mi 11T, Mi 11 Ultra, to mam wrażenie, że potencjalny użytkownik bądź osoba, która nie jest do końca zaznajomiona z gamą, portfolio danego producenta, może zwariować. I znowu to też po części wynika z tego pierwszego. Zamiast skupić się na aktualizacji i dopieszczaniu modelu, który na przykład wyszedł za 1000-1200 zł w zeszłym roku, producent woli wydawać kolejne modele i zasypując tym rynek. Oczywiście Xiaomi to tylko kropla w morzu, bo bardzo podobną politykę prowadzi Samsung i ja to rozumiem, te tańsze smartfony sprzedają się najlepiej i ja wiem, że ta sprzedaż musi w dalszym ciągu się nakręcać, ale mam wrażenie, że gdzieś jest ta granica, której nie powinniśmy przekraczać, zatem podpunkt drugi, chcąc czy nie chcąc, zbyt duża ilość modeli, która, jak nie wiesz o co chodzi, jest produkowana po to, aby zarabiać co roku z dodatkowych urządzeń. Numer 3. Kanibalizacja własnych urządzeń. Doskonałym tego przykładem, czyli ta ilość urządzeń, która wychodzi na ogromną skalę, zaczyna powoli kanibalizować inne urządzenia. Szukać daleko nie musimy. Samsung wraz z wydaniem nowej S21 wspierającej S Pena bardzo negatywnie wpłynął na sprzedaż Note'a 20 Ultra. Co się przełożyło na to, że w tym roku nowego Note'a w ogóle nie dostaliśmy. Dostaliśmy Z Folda 3, dostaliśmy Z Flipa 3,
którego mam nadzieję już niebawem będę mógł dla Was zrecenzować, ale w wielkim cudzysłowie tak ogromna ilość urządzeń w pewnym stopniu może irytować potencjalnych klientów, którzy mają mętli w głowie i tak na przykład się zaczyna zastanawiać, na wiosnę 2020 wyszedł Samsung Galaxy S20 Ultra, więc ja nie będę go kupować, poczekam na Note'a, albo odwrotnie, kupię Galaxy S20, a Note'a i tak na jesiennej premierze nie będę kupować. Podpunkt 4. Maskowanie wyników sprzedaży. I nie ukrywajmy, jeżeli producentowi dobrze idzie sprzedaż smartfonów, będzie się chwalił tym na lewo i prawo. Doskonałym tego przykładem jest Apple, o którym wiem, że nie miałem mówić w tym odcinku, bo już swoje powiedziałem na temat tej firmy w odcinku sprzed 5 dni, ale uważam, że Apple jest doskonałym tego przykładem, gdzie w pierwszych latach sprzedaży iPhone'a w pierwszy weekend wyniki sięgały ponad 10 milionów egzemplarzy, które były sprzedawane, uwaga, w 3 dni. Natomiast w chwili obecnej ta sprzedaż jest mocno maskowana. Doskonałym tego przykładem również jest Samsung. Mówi się na temat co najwyżej tego, że Samsung sprzedaje się słabiej, sprzedaje się lepiej, ale nie ma konkretnych danych. Co najwyżej możemy sobie tylko gdybać z raportu finansowego, ale uwzględniając w raporcie finansowym sprzedaż wszystkich urządzeń, no to ciężko jest dokładnie sprecyzować, ile na przykład takich flagowych Samsungów Galaxy S21 Ultra się sprzedało. Podpunkt 5, czyli Samsung, jedna z pierwszych marek, która zaczęła mocno naśmiewać się z Apple i rezygnacji z ładowarek dołączanych w zestawie, nie minęło parę miesięcy, aż zaczęli robić dokładnie to samo. Dlaczego? Dlaczego oni to ukrywają? Ano, znowu wszystko wynika z tego, że skoro sprzedaż smartfonów nie jest na takim poziomie, jak można było tego oczekiwać, a cenę smartfonów utrzymamy na tym samym poziomie, gdyby ładowarka była, to i tak część klientów tę ładowarkę, te dodatkowe akcesoria będzie dokupować. Ja nie miałbym z tym żadnego problemu, gdyby Samsung po prostu na początku nie cisnął beki z Apple, a po paru miesiącach wprowadzał dokładnie taki sam ruch. To wszystko zawęża się do punktu 6, jakim jest cross-selling oraz upselling. Cross-selling, czyli dosprzedawanie dodatkowych akcesoriów, chociażby doskonałym tego przykładem będzie wycofanie jacka ze większości smartfonów, aby sprzedawać słuchawki bezprzewodowe True Wireless, dodatkowo osobne ładowarki, które również nie są dołączane do opakowania, bo dzięki temu, jak zauważyliśmy w wynikach sprzedażowych chociażby u Apple, te akcesoria na pewno mocno napędzają sprzedaż i zwiększają obroty w firmie. To samo się tyczy upsellingu. Producenci oczywiście nie powiedzą nam tego jasno i klarownie, ale mogą sprzedać smartfon za większe pieniądze, z wyższą marżą i tak na przykład przychodzi klient do sklepu XYZ, i szuka smartfona za 2000 zł, tak sprzedawca, a wiemy o czym mówię, bo wiele lat pracowałem w sprzedaży, zamiast sprzedawać smartfon za 2000 zł, przedstawi kilka cech, kilka korzyści płynących z posiadania droższego smartfona, na przykład o 500 zł i już może pójść do sprzedaży telefon trochę droższy, a być może nie zatrzymamy się na tym i dobijemy do ceny 3-3,5 tysiąca zł. Upselling oraz cross-selling jest element sprzedaży, który występuje praktycznie wszędzie i nie inaczej jest w przypadku producentów smartfonów. Kolejny element i tutaj dobrym przykładem będzie marka Realme. Lubię tę markę, czasami zdarza mi się z nimi współpracować, ale to nie znaczy, że będę tylko i wyłącznie wychwalać ją pod niebiosa. Producenci mam wrażenie, że wprowadzają zbyt małe zmiany, zbyt kosmetyczne zmiany, aby nowy klient chciał wymieniać swojego w dalszym ciągu bardzo dobrego Realme, chociażby 7 Pro na Realme 8 Pro, a jeszcze gorzej, kiedy Realme 8 Pro w wielu elementach okazuje się albo na tym samym poziomie, albo gorszym niż smartfon wydany rok wcześniej. Nie wierzycie? Proszę bardzo. W Realme 8 Pro zabrakło głośników stereo, które mogliśmy znaleźć w Realme 7 Pro. Mamy wolniejsze ładowanie, bo zamiast 65-watowego ładowania występującego w Realme 7 Pro dostaliśmy 50-watowe, a jako ciekawostka dokładnie ten sam procesor znajdował się w tym urządzeniu. I mimo iż Realme 8 Pro jest spoko smartfonem, jest dobry smartfonem, tak jak mówiłem w materiale, wymiana Realme 7 Pro na Realme 8 Pro moim zdaniem nie miała najmniejszego sensu. Podpunkt 8, czyli robienie z klientów idiotów. Dawanie coraz większej ilości obiektywów. Wiadomo, jest to jeden z elementów marketingu, który ma zachęcić klienta, który posiada telefon z dwoma obiektywami, żeby zakupił 4, 5, 6 obiektywów w smartfonie. Ale mam wrażenie, że wystarczająca ilość obiektywów ogranicza się do 3. Szerokiego kąta, czyli tego głównego, ultra szerokiego, czyli z szerokim kątem, oraz teleobiektywu dającego bezstratny zoom optyczny. Każde inne obiektywy mam wrażenie, że są wciskane trochę na siłę. Tryb makro, tryb do głębi ostrości, to wszystko jest dużo tańsze w produkcji w porównaniu do innych obiektywów, chociażby do takiego teleobiektywu. I zauważmy proszę, że w wielu smartfonach klasy średniej od 1000 do 2000 zł takiego teleobiektywu nie jesteśmy w stanie znaleźć i zamiast jednego teleobiektywu, który moim zdaniem byłby lepszy,
pchany jest na przykład obiektyw do głębi ostrości oraz obiektyw do makro, choć nawet i te trzy obiektywy nie są do końca potrzebne, bo niejednokrotnie Google Pixel pokazywały, że dzięki dobremu oprogramowaniu, dobremu software'owi zdjęcia nawet jednym obiektywem mogą przerastać smartfony, które posiadają 4, 5, 6, 20 takich obiektywów. Podpunkt 9. Płynne podnoszenie cen. Pamiętacie rok 2010-2011, kiedy to smartfony od Apple kosztowały flagowe 2,5-2800 zł. Na ten moment Apple podwyższyło swoją cenę i w roku 2020 ich flagowe modele, modele Pro, kosztowały od 5000 zł w górę. Producenci smartfonów za Androidem robią dokładnie to samo, ale tak jak już pokazywałem nie w jednym materiale, ta zwiększona cena smartfonów z Androidem jest na znacznie wyższym poziomie niż w przypadku Apple'a. Kto pamięta premierę Samsunga Galaxy S2? Ja uwielbiam ten smartfon. W dalszym ciągu uważam, że był to jeden z najlepszych Samsungów z serii Galaxy S, wprost proporcjonalnie wydany do czasów, w jakich się pojawił. On mnie podczas premiery kosztował chyba 1600 zł. Na ten moment, aby kupić flagowca z krwi i kości od Samsunga, musimy wydać w przypadku modelu Ultra ponad 5000 zł, a bardziej zbliżając się do kwoty 6000 zł. I oczywiście tego nie widzimy, bo inflacja, bo ceny cały czas rosną i ja to rozumiem doskonale, ale one nie rosną wprost proporcjonalnie do zarobków, nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Zauważmy proszę, że kiedyś bez problemu mogliśmy kupić naprawdę bardzo dobry smartfon do 1000 zł. Na ten moment smartfony dobre, godne polecenia, których będziecie używać dłużej niż rok, zaczynają się od kwoty około 1000 zł w górę. Podpunkt 10 i kolejny producent, który mam wrażenie ma Polskę trochę w pale, Google Pixel, czyli smartfony od Google, które w dalszym ciągu nie są oferowane w Polsce. Najprawdopodobniej nie wiem, z czego to wynika. Być może Google Pixele nie sprzedają się tak dobrze, ale przecież iPhone'a też nie wiadomo, jak dużo osób by kupowało, choć Apple jest w czołówce najczęściej kupowanych producentów smartfonów w Polsce. Natomiast jeżeli Apple potrafi sprzedawać poprzez Apple Premium Resellery, poprzez Cortlandy, iSpoty i inne firmy swoje produkty, czy nawet mają swoją oficjalną stronę apple.com.pl, to czemu Google Pixel tego nie daje? To dlaczego fani Google Pixela, czystego Androida, muszą jechać do Niemiec, odebrać taki telefon, a w wielu przypadkach jest tak, że jedna osoba jedzie za granicę, aby kupić kilka modeli na przykład dla znajomych albo na handel. I nie dziwmy się proszę wówczas, że niektóre sklepy w Polsce, które chcą oferować Google Pixele, wiadomo, firma jest znowu, mówię to po to, aby zarabiać, załatwiają sobie te piksele i sprzedają je za wyższą cenę, no bo siłą rzeczy też chcą na tym zarobić. No i proszę o te 10 podpunktów, które według mnie nie do końca często są poruszane przez producentów. Są to punkty, o których nie do końca producenci chcą mówić, nie mówią nam jasno i klarownie. Mam wrażenie, że takich punktów mógłbym wymienić znacznie więcej, ale przechodząc do Norda 2. Słuchajcie, OnePlus Nord 2 w formie recenzji pojawił się u mnie na kanale jakieś parę tygodni temu. Telefon dostałem od OnePlusa, rzecz jasna nie był to materiał sponsorowany, nie miałem za tę recenzję żadnych pieniędzy. Ogólnie za recenzję smartfonów pieniędzy nie biorę. Jeżeli materiał powstaje przy współpracy z daną marką, a u mnie się to trafia bardzo, bardzo rzadko, macie zawsze w opisie pod materiałem, że film powstał przy współpracy z firmą XYZ, ale w żadnym bądź stopniu nie bawię się w poprawianie filmów. Na zasadzie: o, tu powinieneś to wykreślić, o, to powinieneś to zmienić. Nie. Niejednokrotnie trafiło się tak, że musiałem rezygnować ze współpracy już nawet po przygotowaniu filmów, bo firma oczekiwała ode mnie zbyt wiele. Natomiast OnePlus zachował się bardzo spoko. Okazało się, że OnePlus postanowił zostawić mi Norda 2 w całym zestawie recenzenckim u mnie w domu. I tak jak powiedziałem, ja nie wiem, miałbym go sprzedać na Allegro, na grupie nieantyfanów, więc wolę go oddać komuś z Was. Co należy zrobić? Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu macie w opisie pod tym materiałem. No i rzecz jasna zaznaczam, jest to ta wersja najbardziej dokoksowana, z większą ilością pamięci wbudowanej, większą ilością gigabajtów, z dodatkowymi akcesoriami, cały zestaw recenzencki, który był rozsyłany do wszystkich youtuberów. Bardzo dziękuję OnePlusowi za mega fajne podejście do tego typu przygotowywania materiałów, bo dzięki czemu ja czuję się fair względem widzów, a jednocześnie widzowie mogą otrzymać taki telefon chociażby w takim oto konkursie. Konkurs trwa do końca miesiąca, zatem macie jeszcze tydzień na zgłaszanie swoich kandydatów pod filmem oraz na Instagramie, a tymczasem to wszystko, moi drodzy. Jeżeli film okazał się dla Was pomocny, gorąco zachęcam, choć nie zmuszam, o pozostawienie tej motywującej łapy pod filmem. Wiecie, dla Was to nic wielkiego, a dla mnie spora szansa na walkę z algorytmem YouTube'a. Tymczasem kłaniam się nisko, moi drodzy, miłego, spokojnego dnia życzę, pozdrawiam serdecznie i jak to robi Pisarski, teraz będzie cisza.
See ya.